ten od klatki, co Marcin mówił, że najlepszy jest do rozstawiania klatki, bo jego siła nadaje się do rozstawiania klatki. Jak to miał? Szymon Kołecki, kolejny zawodnik, który jest mistrzem olimpijskim w podnoszeniu ciężarów. Jak widać, jego siła nie przekłada się tylko do rozkładania klatki w oktagonie, ale potrafił pokonać najsilniejszego człowieka, gdzie wielu ludzi go skreślało w tym pojedynku, a to wszystko dzięki właśnie głównemu trenerowi Mirosławowi, który miał świetną taktykę, świetnie go przygotowywał do tej walki i czuję się mega bezpiecznie. I zawsze uważałem, że trener Mirosław jest najlepszym trenerem. Między innymi też ciekawostka, Macieja Kawulskiego też trenował, więc naprawdę, no fajnie być pod skrzydłami takiego trenera, który takich ludzi wychowywał, trenował. Ja swoją walkę MMA również wygrałem dzięki Mirosławowi Opińskiemu, swoją ostatnią walkę MMA przez duszenie gilotyny. Halo, ja bym wam przerwał, bo... Ale teraz cały czas nie odpowiedział. Skupcie się na sobie, na obrażaniu siebie, a nie na gloryfikowaniu. Ale on nie odpowiada. Ja tutaj jestem po to, żeby was zagrzewać do walki, a nie po to, żeby... Ale on nie odpowiedział na jedno pytanie najważniejsze. Dlaczego wrócił? Dlaczego wrócił? Dlaczego wróciłem? Dlaczego wróciłeś do trenera? Dlatego wróciłem, bo to jest najlepszy trener i chcę być najlepszym trenerem. Wróciłeś, bo jesteś zwykłym włóczęgą. Wygnali cię z Sosnowca i wygnali cię z WCA. Dlatego wróciłeś. Powiedz prawdę, jak jest. Jesteś jak stara, zacięta płyta. Klepiesz te swoje bajki w koło, a nie znasz prawdy, nie wiesz, jak było. Za takie słowa można na mieście w mordę dostać. I tyle, i nic więcej. Więc zważaj na słowa, bo nie znasz prawdy. Na szczęście to jest tylko miesiąc. Niczas mówię, daj mi skończyć kultury trochę, buraku. To jest jeszcze miesiąc. Nie, jeszcze nie skończyłem mówić. I te wszystkie pytania się skończą. Dla tych wszystkich, którzy tam mają jeszcze jakieś wątpliwości, już pisałem obszerny post na ten temat. I dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, bardzo chętnie udostępnię go po tej konferencji na moim fanpage'u, także zapraszam wszystkich, udostępnię go jeszcze raz, żeby odświeżyć, żeby wszyscy mogli zobaczyć, jak było. Nie mam nic do ukrycia. No i zapraszam. Tyle, dziękuję bardzo. Ja tylko jeszcze w imieniu organizatorów mogę tutaj powiedzieć, że słyszałem, że to już będzie wielkie widowisko i wielka oprawa. Nie wiem, czy to jest potwierdzona informacja, ale ponoć Trypson ma do klatki wyjechać radiowozem do muzyki z filmu 07 zgłosić. Także to będzie piękna sprawa, piękna gala i piękna oprawa. To Marcin to wiesz. My to planowaliśmy tak długo. Te mundury szykowaliśmy. Jeszcze nie policyjne, a milicyjne. A ty nam zepsułeś całą niespodziankę, kurde. Ja chciałem jeszcze pogratulować Marcinowi, bo wiecie co? Naprawdę jest jedna rzecz, o której może nie wiecie, ale... No jest mały sukces, no jest duży nawet sukces, który Marcin w swoim życiu odniósł, bo Marcin Najman jest najlepiej zarabiającym workiem treningowym na świecie. Także wielkie brawa do niego. To tylko pokazuje, i skończył ten wody, i to tylko pokazuje, że tak naprawdę twój poziom jest poziomem pantofelka. Nie masz szkoły, nie masz wiedzy, nie masz rozumu. Jakbyś umiał liczyć, a nie umiesz, to byś wiedział, że stoczyłem 27 zawodowych walk, z czego 17 wygrałem. No więc ja nie będę z tobą dalej dyskutował, bo nawet się nie mogę na to obrażać, bo to tak jakbym się na pantofelka obraził. Słuchaj, Marcin, wszyscy cię znają, jesteś znanym chłopcem od bicia i takim pozostaniesz, zrozumiesz, to nie zmienisz tego. Bicia cię. Dobra, panowie. Ostatnie odklepanie, koniec. Dziękuję bardzo. Pożegnam cię tak jak trzeba, przyzwoicie. No i żyj w tej świadomości za miesiąc. Ja tylko się cieszę, że to pierdolenie tych głupot jego potrwa tylko jeszcze miesiąc. Panowie. Dzięki temu jakby... No, bo ja tu nie walczyłem, ale zaraz się wkurzę. Jeszcze miesiąc. Przepraszam, proszę się nie martwić. Mi kolega tam z tyłu przypomniał o prezentach. Zapomniałem też, mam prezencik dla Marcina, bo słuchajcie, przechodziłem w sklepie i zauważyłem wino Najmana, ma swoje wino. No to też jakiś sukces. Wino Najman mi się klepie szybko i zostawia niesmak. Także jeszcze miesiąc. Jestem tutaj załatwić sprawę osobistą, wypełnić wszystkie swoje obowiązki po to, żeby za ten miesiąc wyjść i skończyć tą błazenadę i tyle. To już dłużej nie może trwać.
Jedyne, za co można cię pochwalić, to to, że przestałeś chlać w tych programach dla przygłupów i zacząłeś trenować. I Mirek cię wyciągnął. Ganiali cię kurwa wszędzie. Z tego tak ci powiedziałem, ty włóczęgu jedna. Z Sosnowca, z WCA. A teraz jeszcze cię wygnam z tego ringu i będzie już koniec, czy z klatki, będzie już koniec. I trenuj sobie dla siebie, trenuj sobie dla zdrowia. Tego ci życzę i widzimy się za miesiąc. A do tej pory gadaj sobie, co chcesz. Świetnie opowiadasz, że był takim sportowcem jak mówcą i opowiadał takie bajeczki. I teraz zdobyłeś kiedyś mistrzostwo Europy? Zdobyłeś kiedyś mistrzostwo Europy? Nie. Walczyłeś kiedyś o zawodowe mistrzostwo Polski w wagi ciężkiej? Proszę, nie walczyłeś. Walczyłeś kiedyś z Saletą? Gdzie średnia wieku była 15 lat. Walczyłeś kiedyś z Saletą i to zdominowałeś? Nie, nigdy. Jeżeli Mirek tutaj siedzi, to bardzo proszę, żeby Mirek oceń, czy słusznie byłem ściągnięty z tego dosiadu Stalety, bo gdybym nie był, ta walka byłaby na moją korzyść. Więc nie opowiadaj mi o sporcie, bo nic na ten temat nie wiesz. No. Mirek, proszę, oceń to, bo ja chcę, żebyś to powiedział kiedyś publicznie. Do mnie kiedyś to powiedziałeś. Powinienem być zdjęty z tego dosiadu. Muszę tutaj ratować honor Marcina, chociaż nie chcę. Dlaczego nie chcę? No bo w tej chwili jestem po stronie Trypsona, jakby trenuję Trypsona i oczywiście bardzo chcę, żeby wygrał z Marcinem Neumannem. Myślę, że to raczej będzie formalność, ale to jest walka. Walczą na zasadach MMA, tu każdy może wygrać. Ja jestem trenerem Trypsona, no chcę, żeby wygrał. No nieważne, idźmy dalej. Marcin Neumann walczył z Saletą i przewrócił go i miał dosiad i sędzia podniósł. To jest niemożliwe, był to widoczny błąd sędziego. Marcin Neumann nie powinien zostać podniesiony z dosiadu, bo bił Saletę. I to mogę przyznać, no bo muszę być też uczciwy w stosunku do Marcina. Dużo rzeczy w swoich walkach spierdolił, powiem brzydko, ale akurat to z Saletą mu się udało. Przewrócił dosiad, miał pozycję i sędzia nie powinien tego podnieść, więc możecie sobie obejrzeć walkę Neumann-Saleta. I według mnie Saleta mógł przegrać, bo będąc w tym dosiadzie raczej nie umiał wyjść i by przegrał. Więc Marcin mógłby wygrać z Saletą. Wtedy był młodszy, był sprawniejszy, no teraz wiadomo. No w końcu długo na to czekałem i mam nadzieję, Marcin, że nie wymyślisz kolejnej kontuzji, że wejdziesz do tej klatki, no bo jak wejdziesz, no to już... Jestem kontuzjowany, natomiast na pewno wyjdę i powiadam ci jeszcze raz, to nie jest dla mnie w żaden sposób wyzwanie sportowe, idę załatwić osobistą sprawę, mam pewne, że nie zostaną postawione mi zarzuty, jak dostaniesz po NBA i tyle, no i to, słuchajcie, to bo, co mnie do tego przekonało. Bo wy tacy mili dzisiaj jesteście, a ostatnio na konferencji Marcin Neumann nazwał Trypsona cwelem, a Trypson nazwał Marcina Neumanna parówą. I po prostu, co wy na to? No bo po prostu jak możecie ścierpieć takie obrażanie się, że jeden wyzywa drugiego... Ja mogę spać spokojnie, że to jeszcze tylko miesiąc potrwa. Rozumiesz mnie? To tylko jeszcze miesiąc potrwa i dlatego właśnie przykład, jestem już spokojny. Na przykład gdyby Marcin było, nazwał Pawła Trypsona Trypała. Jak można tak obrażać drugiego człowieka? No ja po prostu... Mirek, gdyby nie było terminu walki, pewnie chodziłby bardzo poirytowany. Ale ja jestem już teraz spokojny, bo wiem, że on już mi nigdzie nie uciekł. Właśnie miałem powiedzieć to samo, jestem spokojnym człowiekiem, nic mnie nie wyprowadzi z równowagi. No ja już się cieszę po prostu, nie mogę się doczekać tego momentu, bo wiem, że już mi nie ucieknie, nic się nie wydarzy. No byle tylko, żeby doszedł do tej klatki, bo jak już się klatka zamknie, to już nie będzie wyjść. Marcin Neumann, Paweł Trypson, Trybal.
w rękę, a po nowotworze jestem słaby, więc mogłem mieć kontuzję. A ty mnie rozdeptałeś po to. Chciałem tylko zobaczyć lęk Marcina, przecież nigdy w życiu bym go nie rzucił krzesłem. Oczywiście nie potrzebuję, wystarczy mi jedna ręka, żeby pokonać Marcina. Ale fajnie było patrzeć, jak mnie się skuliłeś. Miesiąc, zostało miesiąc. Nie uciekł, słuchaj. Patrz, jak ty, bo ty kurwa barani skończone. Skuliłem. Przed tobą skuliłem! Co ty? No skuliłeś się, skuliłem. Znowu cię wygnają. Podkuliłeś. Znowu cię wygnają. Skurwa, jest to w starożytnym Rzymie, jakby cię nazywali, oklepus albo kontuzus. Jesteś na poziomie pantofelka, nie mogę się na ciebie nawet obrazić. Już. Nie masz kurwa rozumu, siedzisz, nie masz nic, kurwa. Jesteś pantofelek. Jesteś kontuzjusz i oklepus. Pantofelek. I nie nadajesz.